Witam Cię serdecznie. Nazywam się Weni, tak naprawdę Zofia Buczma. Weni jest moim pseudonimem literackim, artystycznym, imieniem duchowym, pochodzącym od pełnego Wenisjana. To nie wzięło się z Veni Vidi Vici, ale tak niektórzy myślą, może to nawet i dobrze, że tak jest. Chciałam Cię zapoznać z pewnym tematem. Co byś pomyślała o tym, jakby to było w życiu, gdyby nie trzeba było codziennie jeść. Gdyby życiu było tak jak w bajce, jak człowiek miałby na coś ochotę, chciałby posmakować, czy spędzić czas ze znajomymi, z rodziną, albo trafiłby we wspaniałe miejsce, gdzie są wspaniałe owoce, podróżowałby po różnych krajach, to by sobie jadł. Ale gdyby był zajęty czymś, zapracowany, nie miałby czasu przygotowywać, nie byłoby w okolicy akurat żadnego fajnego, ciekawego pożywienia, to żeby nie zapychać się byle czym, po prostu bez problemu zrezygnowałby. A co by to było, gdyby jeszcze do tego mniej troszkę spał? Jakby chciał, to by spał dużo. Jakby chciał, to by spał mniej. I ten czas mógłby wykorzystywać wreszcie na hobby i nie czekać na emeryturę. Bo zazwyczaj ludzie na emeryturze to już nie mają czasu i zazwyczaj się leczą. Pieniędzy też chyba już tyle nie mają, bo gdzieś tam po drodze z tym zdrowiem różnie bywało, mogło sobie odejść siną dal. A co by to było, gdyby organizm, mimo że latek przybywa i według metryki człowiek się starzeje, czyli raczej nabiera dojrzałości, tak? A tutaj okazałoby się, że ciało przestaje się starzeć, a momentami człowiek ma wrażenie, że nawet młodnieje, ma coraz więcej energii, coraz więcej sił, zamiast odwrotnie, wszystkie stawy dobrze działają, jest radość życia, jest odporność organizmu większa, szczególnie w czasach pandemii jest to bardzo przydatne, oj, na pewno bardzo przydatne. A co by to było, jeżeli kreatywność wzrasta i taka życiowa odwaga, wytrwałość, takie różne predyspozycje, które pomagają człowiekowi lepiej funkcjonować, być bardziej zaradnym, rozwijać intuicję, takie wiem, co mam robić, takie poczucie pewności, co mi służy, co jest dobre i co wybrać. Mało tego, tak jak w bajkach pokazywano kiedyś, czy czytaliśmy, że na przykład rycerz musiał przejść przez ciemny las i wtedy uratował księżniczkę, przeszedł wszystkie próby i zostawał jej mężem. Dostawał jeszcze królestwo, pieniądze i wszystko, wszystko. I my w jakimś sensie też takie próby przechodzimy przez taki ciemny las, tylko że bywa często, że pod kulonym ogonem niektórzy uciekają od spełnienia swoich marzeń, przed spełnieniem, od wyzwań, a inni dzielnie sobie z tym radzą. A jeśli by w tobie była taka siła, jakby takiego dzielnego rycerza, który doszedł do celu, brzmi to jak bajka, to zdarzyło się naprawdę. To zdarzyło się naprawdę. Opisałam to w mojej książce Odżywianie światłem. Moja przygoda z jedzeniem inaczej. Takich ludzi, którzy umieją obchodzić się bez jedzenia, nie muszą jeść codziennie, jest coraz więcej. Mogą w każdej chwili jeść, co chcą, ile chcą. To nie ma nic wspólnego z postem i z głodówką. To jest zupełnie inna sprawa, inna historia. I jest narzędziem do wspaniałego rozwoju osobistego, duchowego, jakkolwiek sobie życzymy, do zaradności życiowej. I chciałam Cię zaprosić do lektury tej książki, do zapoznania się, potraktowania jej choćby jak przygodę, bo nie wiesz, co jest tuż za rogiem. Może Twój dobry kolega lub koleżanka już to stosuje, tylko ci ludzie się o tym nie chwalą, ponieważ nie wiedzą, jak to będzie przyjęte w środowisku. Ta książka pokaże Ci, jak to może funkcjonować, pokaże Ci, jakie są możliwości. Może też rozpoznasz takich ludzi, jak zechcesz. Dowiesz się czegoś więcej, wiesz, gdzie mnie szukać. Ale może wystarczy Ci sama lektura. Niektórzy mówią, że ta książka wyciąga z depresji, podnosi poziom energii, dodaje radości życia. I rzeczy czyta się ją świetnie.
Nie wiem, jak się uczyta, bo ja ją pisałam. A jeśli ją czytałam, to wielokrotnie, do zmęczenia, do ostatniego tchu, ponieważ sprawdzałam błędy. Ta książka jest na bazie moich wieloletnich doświadczeń. Ja funkcjonuję w taki nietypowy sposób, 17 rok. I czuję się coraz lepiej. Jestem, jak powiedzieć, mam coraz więcej energii i coraz więcej pomysłów na życie. Zapraszam Cię zatem do lektury. Jestem tutaj jako autorka Veni Lovendlight. A dlaczego? Moja obecna działalność gospodarcza nosi tytuł Esencja życia, ale poprzednia, ja już prowadzę firmy 25 lat, tylko różnie się nazywały, ale poprzednia nazwa tej działalności gospodarczej, którą prowadzę, miała nazwę Love and Light. Co prawda, dlaczego zmieniłam? Dlatego, że trudno było ludziom zapamiętać, zapisać, jak to się pisze u nas w kraju. A poza tym czasem, jak przyjeżdżałam na stację benzynową i brałam fakturę za paliwo, pytano mnie, Love and Light, przepraszam, a czym się zajmuje firma? To nie taka love. Tu chodzi o miłość uniwersalną do wszystkich ludzi. Ale zmieniłam na esencję życia też dlatego, że u mnie odżywianie prano przeszło odżywianie esencją życia. Chciałam Cię zaprosić do przygody diety pranicznej, bo tak to nazwałam. W czasach, kiedy mówi się o odżywianiu praną, o odżywianiu światłem, duchowym światłem, o bryterianizmie, ja dostałam taki boski przekaz, czy od mojej duszy, czy ze źródła miłości, jakkolwiek to nazwać, ja używam określenia Bóg. Dostałam taki przekaz, że mam mówić o diecie pranicznej i nie o tym, żeby się odcinać od jedzenia raz na zawsze i do końca życia, tylko żeby korzystać z tego jako narzędzia do samorozwoju, a też mieć prawo do radości życia i wspólnej biesiady z naszymi bliskimi, ponieważ jedzenie materialne jest też niczym przymierze. Ale wszystkiego tu opowiadać nie będę. Dlaczego Love and Light imię Veni Venisiana otrzymałam wcześniej jako przekaz, a Love and Light zdarzyło się w ten sposób. Tutaj jest opisane. Zadzwoniła do mnie pani i zapytała, czy rozmawiam z panią Love and Light. I w pierwszej chwili byłam skonsternowana i mówię, nie. A później pomyślałam sobie, ale zaraz, moja firma nazywa się Love and Light. Chyba ta pani chce rozmawiać z kimś z firmy, może nawet z szefową. I w ten sposób, kiedy napisałam już tę książkę, po 8 latach mojego stosowania diety pranicznej i szukałam, nie chciałam dawać swojego nazwiska prawdziwego, chciałam coś wymyśleć, samo Veni to było mało, bo znane jako Veni Vidivici. I pomyślałam sobie, że od mojej nazwy mojej działalności, nazwę siebie Love and Light, tak jak nazwała mnie ta pani. A ponieważ Love and Light też jest nazwą firmy, ponieważ łączy w sobie coś, co kocham najbardziej, miłość i światło, i które w nazwie wspólnej, takiej wymowie, zbliżone są do lawendy, słowa lawenda. Lawenda jest moim ukochanym kwiatem, ziółkiem, tak, wspaniałym i lubię lawendowy kolor. Są w okładka i ja jesteśmy na lawendowo. Zapraszam Cię do lektury tej książki, do podzielenia się refleksjami. A jeśli zechcesz pójść dalej, też Cię zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, a może i zobaczymy. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za wysłuchanie tych informacji.